A propos filmów i produkcji filmowych, w których też zagrałaś się wielu, czy jak ty na przykład, jako Kasia Warnke, aktorka znana i popularna, która zagrała w wielu produkcjach polskich, odbiera całą tę aferę, która się kręci wokół dziewczyn z Dubaju? Bo na pewno słyszałaś co nieco. Coś tam słyszałam, nie interesuję się tym wnikliwie, natomiast widziałam trailer i uważam, że jest to dziwaczne, co najmniej. To znaczy, jeżeli prostytucja, o której ostatecznie mówimy, tak, wygląda tak, że są śliczne dziewczyny i piękni, pachnący panowie i to wygląda jak romans, to jest to bzdura i to jest zachęcanie do prostytucji. I uważam, że to jest szkodliwe. I uważam, że robienie z tego romansu jest po prostu rzeczą, to jest łatwy zarobek, ale bardzo trudne życie. Znaczy łatwy w pierwszym momencie, tak? Że jest młoda dziewczyna, atrakcyjna i myśli sobie, a po co? Znaczy, nie wiem, jest w trudnej sytuacji, w skomplikowanej sytuacji i wychodzi naprzeciw takiej propozycji. Ja myślę, że to w wielu przypadkach kończy się tragicznie. Nie wiem, jaki jest ten film, nie mogę się wypowiadać na temat tego filmu, natomiast trailer mnie bardzo zastanowił i jakby nabrałam niechęci do tego projektu, przez to, że jest to cukierkowe. Bo co innego pokazywać nawet faceta, który, mówię o tu 365 dni, tak? Faceta, który porywa, ale potem między ludźmi się wydarza coś i tak dalej. To jest jakaś bajka. Natomiast jeżeli chodzi o prostytucję, to jest to realne zagrożenie dla młodych dziewczyn, i które mogą sobie z tym po prostu nie poradzić i raczej sobie słabo ludzie radzą. Znaczy jest to trudny zawód, jeśli to jest zawód i myślę, że mam nadzieję, że ten film nie jest jego reklamą.